witam serdecznie na starcie tegorocznej edycji, już 8. edycji 500 plus kilometrów na rowerach. W tym roku głównym celem akcji jest pomóc w zbiórce pieniędzy dla dwóch strażaków, którzy ulegli wypadkowi. Jeden kolega jest z Kołobrzegu, drugi z Wrocławia, Sebastian Lewicki oraz Piotr Milczarek. Poprzez naszą akcję chcemy nagłośnić inicjatywę zbiórki pieniędzy. Panowie mają swoje fundacje. Poprzez naszą stronę facebookową można dotrzeć na kody QR i stamtąd można przelewać pieniądze bezpośrednio na ich fundację. Więcej o akcji. W tym roku planujemy przejechać około 800 km w 3 dni. Pierwszy dzień start Malbork. Wyruszamy spod jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj jedziemy do Ustki. Po drodze zahaczamy o kilka komend Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego. W Ustce będziemy około północy. Po przejechaniu około 350 km. Kolejnego dnia startujemy o 7 rano, dojeżdżamy do Wyspy Wolin, do miejscowości Dargobąd, gdzie będziemy mieli postój w kwaterze koła łowieckiego Tumak. I ostatniego dnia stamtąd około 200 km i dojeżdżamy do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie wiotr G1 mamy zaplanowaną metę. Łącznie da nam to około 800 km. Na starcie pojawiła się grupa około 40 kolarzy. Mamy zgłoszenia poszczególnych osób na różnych odcinkach trasy. Tempo około 30 na godzinę. Trasa fajnie zabezpieczona, mamy karetkę, mamy samochody, które nas pomagają. Jak ktoś się zmęczy, można siadać do samochodu. Nikogo nie zostawimy, każdemu pomożemy.